By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć, słuchajcie, przychodzę ze skończonymi produktami. Jest to eyeshadow, primer, podkład pod cień, żeby się... Ja nie wiem, co to jest baza. Ja tego używam jako bazę, niektórzy to jako korektora używają, nie wiem. Ja używam to jako bazę, żeby cienie się nie szybko nie zmywały. Słuchajcie, bardzo, bardzo słaby ta baza, tego technika. Technik tak wychwalany z 5 lat temu na YouTubie, nie wiem, albo się popsuł, albo wtedy po prostu był tak wychwalany, że dziewczyny go reklamowały, dostawały za darmo produkty, nie wiem. W każdym razie mnie nie urzekł, zużyłam go całego faktycznie. Widzicie prześwity. Bardzo długo go używam. To jest taki mały, maleńki produkt, ale bardzo wydajny, no bo to tylko kropeczkę się stawia, wiecie, na powiece jednej i się po prostu rozmarowuje na całą powiekę. No mówię, on do 3 godzin w maksie wytrzymuje i po prostu i tak cienie po prostu odpadają, więc no słabo, słabo. I tu cień tak samo, cień mówię, tusz do rzęs, taki granatowy. Tutaj widzicie przebysk tego koloru. Powiem tak, też mnie nie urzekł. Bardzo szybko wysekł, że tak powiem. O, jest taki navy bardziej navy. Bardzo szybko wysekł, w sensie on jest jeszcze mokry, ale tak bardzo skleja rzęsy, że no nie nadaje się zbytnio. I może nie pachnie tak tym kwasem, jak to zawsze ja mówię, ale faktycznie no tak nie za bardzo. Chyba najgorszy, jeden z najgorszych tuszy do rzęs odcienia niebieskiego, jaki miałam do tej pory. I jeden i drugi dostaje ode mnie naprawdę 5, to jest w maksie na 10. Zużyłam obydwa, no bo mi szkoda było wyrzucić, ale faktycznie bardzo słabe produkty. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.